Na warszawskich ulicach spotkaliśmy się z Nabilem Al-Malazi, Polakiem, Syryjczykiem, człowiekiem, którego serce i dusza jest oddana w całości Polsce, ale nie zapomina też o swoich syryjskich korzeniach. Dzień dobry, moi drodzy. Kiedy usłyszałam o sytuacji z Nabilem, nie mogłam uwierzyć, że ktoś może posądzić tego człowieka o machinacje związane ze zbiórką darów dla poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi Syryjczyków, notabene rodaków Nabila. Posądzać o takie rzeczy człowieka, który 50 lat swojego życia oddał dla rozwoju państwa polskiego i jest wielkim patriotą tego kraju, a może jedynie ten, kto osądza ludzi według siebie lub robi to z głupoty albo na zlecenie za pieniądze. Od kilku dni noszę się z zamiarem zrobienia nagrania ze swoim sprzeciwem i wsparciem dla Nabila. Ale jak zaczynam o tym myśleć, mówić, emocje mnie przypełniają, ponieważ takiego chamstwa jeszcze nie widziałam. Post, w którym Nabil został pomówiony, napisany był na facebookowym profilu otwartej Sulejówek wieczorem 11 marca, aczkolwiek zbiórka trwała już niemalże od miesiąca. Tak, właśnie po tym, jak 11 marca Nabil wygłosił swoje przemówienie na Wiecu Kamrackim w Bydgoszczy. Charakter pisma, sposób przedstawienia argumentów w tym poście wskazuje mi na pewno fundację, zadaniem której jest zwalczać w Polsce wszystko, co stanowi prawdę, które oni się boją jak zarazki domestosa z tej starej reklamy. Pewnego razu pod jednym z moich nagrań przeczytałam taki oto komentarz. Dobry człowiek jest jak małe światełko. Wędruje poprzez mroki naszego świata i na swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy. Kochany Nabilu, to właśnie o tobie. Życzę ci dużo zdrowia, wytrwałości i wielu powodów do radości. Jesteś wspaniały, masz wiele przyjaciół. Tule ciepło. Mira.